Type 5 Heavy to bez wątpienia jeden z najgorszych czołgów w grze. Jest wielki, wolny, a jego pancerz, no cóż. Szkoda szczepić ryja, naprawdę. Potrafi jednak przywalić i to świetnie zobaczycie w dzisiejszym filmie. Moi drodzy, witam was serdecznie i tym razem mam dla was dwie bitwy na japońskim sumo. A dlaczego dwie? Bo jest to 10 tier, który ma dwa różne ciała i oba są warte omówienia. Zacznijmy od trolla kalibru 150 mm, który teoretycznie jest gorszy, ale zapewnia znacznie więcej emocji. Zapraszam do oglądania, a jeszcze wcześniej krótka reklama. Jeśli szukacie gry na długie jesienne wieczory, to serdecznie polecam wam Raid Shadow Legends, rozgrywkę, która pozwoli wam zanurzyć się w świecie pełnym wyjątkowych czempionów, potężnych bossów i walk PvP. Dzięki setkom artefaktów i ponad 600 bohaterom z unikalnymi zdolnościami możesz zbudować swoją drużynę marzeń. Użyj mojego kodu QR lub linku z opisu, aby pobrać grę na swój telefon lub komputer. A teraz pozwól, że przedstawię ci moich ulubionych czempionów. Pierwszym z nich jest Setalia, prawdziwa wojowniczka, która będzie niezastąpionym wsparciem dla twojej drużyny. Potrafi podpalić szeregi wroga swoją potężną magią, jak i cudownie leczyć rannych sojuszników. Drugi to niezwykle wytrzymały tank o nazwie Angar. Skupia on na sobie ataki przeciwników, pozwalając drużynie na niczym nieskrępowane zabicie wrogów. Musisz ich koniecznie sprawdzić, szczególnie że twórcy nie próżnowali i przygotowali w tym miesiącu mnóstwo nowości. Między innymi wprowadzono nową frakcję strażników Serwany z nowymi ciekawymi czempionami. Leśne elfy, ent, druidzi, wróżki, wszyscy czekają na ciebie. Do tego mnóstwo eventów oraz nowy sezon poświęcony kuźni, w której możesz zdobyć najpotężniejsze wyposażenie, jakie kiedykolwiek istniało w grze. A to jeszcze nie wszystko. Jeśli korzystasz z Amazon Prime, możesz odebrać dodatkowe bonusy. Dlatego uważam, że jeszcze nigdy nie było lepszego momentu, by zacząć swoją przygodę z Raid. Korzystając z mojego linku lub kodu QR, dostaniesz jeszcze nagrodę o wartości $30. Będzie to postać Vergis, 200 tysięcy srebra i inne cenne przedmioty. Pamiętaj, że będą one na ciebie czekać w skrzynce odbiorczej tylko przez 30 dni. Dlatego działaj i pobierz Raid już dziś. Zaczynamy od potyczki na mapie Miasto Duchów. Jestem przekonany, że ta runda na długo zapadnie wam w pamięci, ponieważ tyle strzałów i tyle przebić zdarzy się naprawdę rzadko. Bohater sobie powolutku jedzie, z prędkością maksymalnie 25 km na godzinę, a ja chcę, moi drodzy, pogadać o dwóch rzeczach. Po pierwsze, czy Type 5 Heavy faktycznie jest taki słaby i czy w ogóle ktokolwiek nim gra, więc po pierwsze, pojazd ten no naprawdę wypada słabo. Jest to w tym momencie drugi najgorszy drzewkowy czołg ciężki i tylko gorzej od niego wypada IS-7, więc tak naprawdę, no jeśli ktoś mówi, że Type jest słaby, to na pewno ma rację. A czy ktoś nim gra? No słuchajcie, ktoś tym gra. No wiadomo, ten pojazd ma kilku swoich fanów i nie jest to najrzadszy drzewkowy czołg ciężki tego poziomu. Na przykład rzadziej spotyka się takiego Panzera 7, ST2 czy Jocha, ale na pewno jest to jeden z rzadziej widywanych pojazdów. Tak jednak trzeba pamiętać, że jak się nim dobrze przymierzy i ma działo 150 mm, to można siekać nawet średnio po 900. Oczywiście zdarzają się strzały i po 1000 i po więcej. Ostatnio się o tym przekonałem, jak rąbnąłem komuś tak, że padł na hita 8. No i co, moi drodzy, to działo, wiadomo, jest bardziej losowe i wymaga znacznie więcej szczęścia, ale wybrałem tą potyczkę, ponieważ tutaj ilość szczęścia właśnie przekroczyła wszelkie normy. Bohater strzela sobie z tego dzieła, jakby to był jakiś snajper. STRV-103B, Leopard 1. No na serio, tutaj celność to jest 0,45. Serio, 0,45, a bohater strzela i ma taki mały celownik, że mam wrażenie, że ma tutaj wszystko pod celność. To są już dwa przebicia i teraz trzeci strzał, zobaczcie, mierzymy w bok. T57 Heavy ustawia się bokiem i weszło za 873, naprawdę, no to jest szalone, co się w tej bitwie wyprawia. I nie myślcie sobie, że na tych trzech strzałach to my zakończymy. Kolejny cel już przed nami. Ogólnie jeśli chodzi o to działo, oprócz tych pocisków goldowych, pomyliło mi się z hashami z lodówki, którą teraz gram mnóstwo na live'ach, no to oprócz tego, moi drodzy, mamy te 900 uszkodzeń, mamy 192 mm penetracji, bohater ma jednak więcej pocisków AP, które są bardzo spoko, mają 680 uszkodzeń, czyli mniej, no ale już penetrację 252, więc to, no nie oszukujmy się, na tą bitwę na pewno wystarczy. W tej bitwie nie ma cheatainów, przynajmniej nie 10 tieru, nie ma eboli,
No i tym pociskiem AP lepiej byłoby strzelić w tego T57 Heavy, bo tak weszło pociskiem HSA 89. Dobrze widzieliście. Na serio, no to działo tak jest, że albo się odbija hekami, to jest normalne w tych czasach po nerfie amunicji HE, albo wali po jakieś śmieszne kwoty, to jest niestety większość pocisków. Takie strzały po 900, to jest naprawdę rzadkość, trzeba mieć fuksa i z uszkodzonym ciałem trafiać w garnek T57 Heavy, aby zadać 800 damage'a. Serio, no ten gość jest dla mnie jakimś magikiem, walnął w garnek z uszkodzonym ciałem, jakby to było proste, łatwe. No, dla niego jest. Dla mnie chyba jednak nie. Są jeszcze oczywiście tutaj te trzecie pociski HE, ale na nie patrzeć trochę szkoda, bo tam penetracja to jest tylko 75, a damage taki sam jak na pocisku środkowym, więc oczywiście te ostatnie pociski to jest no tylko taka przewaga, że są tańsze. Poza tym wszystko jest gorsze, nie warto z nich korzystać. Więc ciśniemy, mamy w tym momencie na liczniku 4200 uszkodzeń. Bohater patrzy na prawo, rozgląda się, kto tam może być. No, może być parę czołgów, na przykład taki Foż, który jest teraz bokiem, no i w niego nie weszło. Tutaj byśmy musieli naprawdę chyba mówić o już rekordowym szczęściu, aby to weszło w ruchu. Tutaj istotne jest to, że ten przejazd kosztował nas sporo HP i na pewno bohater musi teraz bardziej na siebie uważać, bo kolejny taki przejazd to może być już koniec. Nasze życie powoli się kończy, bohater nie gra tutaj z wzmocnieniem. Jego zestaw jest mi nieznany, bo nie ukrywam, że po prostu miał ukryty przed bitwą, ale pewnie ma dosyłacz. No każdy praktycznie ma dosyłacz na tym czołgu. Może ma na przykład stabilizator, może ma ulepszone celowanie, aby trafiać tak dobrze. Tutaj możemy się tylko zastanawiać, na co się zdecydował. Teraz strzał w T57 Heavy w bok. Niestety, no słabo za 479. Nie oszukujmy się, to jest dla nas mało, patrząc na to, co było wcześniej. No i teraz czajmy się tutaj przy tym budynku. Zastanawiamy się, kogo by teraz sieknąć. Kto będzie kolejny? I patrzymy na lewo. Tam był, przypominam, Foż. I on, jak stoi bokiem, to poczuje, co to znaczy dostać od Type'a 5 Heavy. Fosze są fajnym celem, jeśli są bokiem czy tyłem. Od frontu trzeba dobrze przymierzyć w garnek, więc to wymaga troszeczkę techniki. Ale pojawia się Fosz i teraz, proszę Państwa, tylko albo aż w sumie trafić. Gość jedzie, 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 my mierzymy, no i nie mogło być inaczej, no po prostu musiało wejść. 761 uszkodzeń, za pierwszym razem w ruchu nie weszło, ale jak już skupiliśmy, to nie było zmiłuj, musiało wejść i mamy 5500 uszkodzeń Type'em 5 Heavy, więc niby tym gruzem, jak go wielu graczy nazywa. Teraz jest jednak taki moment, że wydaje mi się, że będzie trudniej, dlatego że rywale mają bardzo dobre pozycje defensywne, obronne. Między innymi ta T30, która teraz poczęstowała nas, na szczęście z Golda, tylko w gąsienicy, ale na pewno będzie bardzo ciężko podjechać, ponieważ życie mamy już dość mało, a rywale, no, przy tej półce raczej będą nie do wyjęcia, chyba że dla artylerii. Po kilku minutach czekania nasz bohater decyduje się podjechać. Na pewno bardzo ważne było to, że rywale stracili już sporo sił i mają teraz tylko 3 pojazdy. Pojawia się wutek, niestety w niego nie trafiamy. No a on częstuje nas pociskiem HE, to jest bez sensu, za 84. Nie mam pojęcia, dlaczego wali z HE-ków zamiast walić z APK czy też z APCR-a. Wtedy może by mu weszło za 500, 600, 700. Jesteśmy już naprawdę blisko tych wrogów. Jesteśmy pierwsi do T30, ona jest bokiem i wchodzi, proszę Państwa, za 884. To naprawdę są imponujące uszkodzenia, a jeszcze jest Skoda, no i wutek, więc potencjał na pewno jeszcze jest, ale musimy podjechać pod górę, a jedziemy bardzo powoli. 9-8 km na godzinę, tak jednak zaraz ten Waffentrager powinien nam się pokazać. Wydaje mi się, że on spiernicza stąd, gdzie pieprz rośnie, ale niedaleko, niedaleko kolego, ponieważ mamy teraz bicie i wchodzi, proszę Państwa, za w końcu ponad 1000 uszkodzeń. No wartość czterocyfrowa to kojarzy się z jak pancerem, z lodówką, ale raczej nie z Type'em 5 Heavy, a tu jednak jest to realne. Gracz ten znów chowa się za krzaczkiem, będzie chciał
porobić nas na maskowanie, to raczej może zrobić, ale i tak wydaje mi się, że bohater go spokojnie skończy, bo może przyjąć sobie jeden strzał i na pewno nie pufnie. Nawet odbiliśmy, no w ruchu niestety nie weszło tym razem. Ogólnie w ruchu w tej bitwie nie wchodzi, ale jak przymierzymy, to te pociski nawet siadają. I została ostatnia Skoda, raczej na nią nie mamy szans zapolować, bo ona jest daleko tam, panie, już teraz na ogrysku, więc raczej skończy ją jeden z naszych sojuszników, ale i tak. Na liczniku ponad 7400 uszkodzeń Type'em 5 Heavy. Ktoś powie, panie, to jest przegięte. No nie jest przegięte, to jest naprawdę jedna z nielicznych bitew tak dobrych na tym dziale, jakie widziałem. Uwierzcie mi, że przyjrzałem sporo, bo ciężko było znaleźć jakąś fajną, tak ciekawą jak ta. No i co? To tyle jeśli chodzi o działo 150 mm. Teraz przechodzimy do drugiej bitwy z kolejnym działem. Czas na teleportację i z pustyni przenosimy się w góry. A tutaj czeka na nas Type 5 Heavy z działem 140 mm. Działo to oczywiście jest zupełnie już inne. Mamy tutaj tak naprawdę bardzo słabe heki, więc używanie ich ma sens, ale bardzo rzadko. One oczywiście mają super damage, 770, ale zobaczcie penetrację, tylko 70, tam mieliśmy prawie 200, więc różnica ogromna. Tak jednak tutaj stawiamy na klasyczne pociski AP. Pierwsze mają penetrację 257 i damage 600, a drugie są lepsze pod kątem penetracji, mają prawie jej 300, więc to już naprawdę wystarczy na przebijanie większości maszyn, szczególnie, że Type jest ogromny i strzela z góry, więc ma lepszy kąt i częściej przebija. Ale nie zawsze trafi, jak pokazała ta sytuacja i pocisk WMX-a 13-105. Bohater tutaj będzie bardziej stawiał, powiedziałbym, na skilla niż na szczęście i wiecie, jakieś takie fartowne strzały, więc ta bitwa jest bardziej taka wzorcowa, jak grać tym czołgiem i w ogóle jak się nim po prostu lepiej zachować. No i co, na razie bohater będzie tutaj bił się z czołgami na blisko, więc w sumie to, co Type powinien robić i to, co robi najlepiej. A ja chcę powiedzieć jedną rzecz ważną, bo wielu graczy zastanawia się, no dobra, dobra, multi Type jest słaby, ale co ty byś mu zrobił, co ty byś mu poprawił, więc skoro macie już oba działa omówione, no to ja wam powiem tak. Ja bym dział nie ruszał. Uważam, że to fajnie, że pojazd ma dwie lufy i oba mają jakiś tam sens, obie lufy dają jakieś tam rozwiązania, ale dla mnie Type ma jeden podstawowy problem i jest to pancerz. Mobilność oczywiście jest słaba, no ale tego raczej można było się spodziewać po czołgu, który jeździ, który waży 151 ton, więc to dla mnie jest normalne, że jest wolny. Dla mnie po prostu tutaj powinien być lepszy pancerz, bo jeśli ktoś pamięta starego Type'a, to wie, że on kiedyś pancerz na froncie miał lepszy, po prostu ten pancerz został znerfiony dawno, dawno temu i kiedyś na froncie miał w miejscu, gdzie jest właz kierowcy i wizjer 280, teraz ma 260 i drugie jeszcze miejsce miało 280 i teraz ma 270, więc jedno było twardsze o 20, a drugie o 10 mm. Tak jednak Wargaming uznał, że nie, tak nie może być, Type jest za dobry, musimy to znerfić, bo za dużo odbija. No, dla mnie za dużo nie odbijał i dalej na pewno nie odbija, to było głupie i chyba większość ze mną się zgodzi, że Type zasługuje na lepszy pancerz i po prostu to jest coś, co bym mu tutaj zmienił, poprawił. Niemobilność nie działa, bo fajnie, że takie ma różne działa i można sobie dobierać według własnego uznania, ale pancerz musi być lepszy i na serio, no. Nie mam pojęcia, z czym tutaj czekamy. Nadzieja jest taka, że odkąd firma Wargaming zajmuje się tylko serwerem europejskim, azjatyckim i amerykańskim, już nie rosyjskim, no to więcej się dzieje w kwestii balansu i jest nadzieja, że szybciej niż to by było w przeszłości dostanie ten pojazd jakiegoś buffa, ale kiedy to dokładnie będzie, oczywiście ja tego nie wiem, no ale strzelam, że prędzej czy później ten czołg będzie zmieniony. Ale coś mi się wydaje, że Wargaming zrobi to zupełnie inaczej i pewnie poprzestawia wszystko tak, jak to zrobił w przeszłości, bo oni lubią te czołgi zmieniać całkowicie. Zobaczymy, czas pokaże. Bohater na razie, moi drodzy, ucieka stąd, bo jest tutaj, moi drodzy, sam i wraca na bazę. Sytuacja, delikatnie mówiąc, jest nieciekawa. Nasza drużyna się posypała, mamy wynik 7-11 i nasz bohater oczywiście bardzo dobrze ustawił się pod przyjęcie ataku wroga, ale za dużo czołgów póki co nie widać, jest E4, w nią niestety nam nie weszło. Trzeba pamiętać, że ona przebija nas raczej dość gładko i jest jeszcze E3, więc dwa amerykańskie TD-ki, które jak przymierzą, to na pewno wejdzie im. Mierzymy w dolną płytę, weszło za 700, ale E3 oddaje nam za jeden damage mniej, 716. No teraz
priorytetem dla bohatera powinno być skończenie Luffy. Wiadomo, trójkę jest trudniej przymierzyć i przebić, ale no pozbycie się Luffy będzie bardzo istotne. Też możemy oczywiście wyjmować wrogów pod artylerię, ponieważ mamy Babołka, który tutaj jest na górze i jeszcze STRV, więc musimy ich podświetlić. STRV niestety się odbił, Arta spudłowała, na sojuszników chyba nie możemy za bardzo liczyć. No i teraz E4, uwaga, mierzy i trafia nas tylko za zero, proszę Państwa. I teraz taranuje się o nas, traci głupio 200 życia, jest na strzał przez to, mierzymy w garnek, weszło, ale na plecach jest STRV, dostajemy w magazyn, bohater ma szybką reakcję, podjeżdża do przodu, chce teraz skończyć oczywiście trójkę, która wie, że ładuje, STRV poczeka i tak jest na dwa strzały, Arta wyjeżdża, będzie taranować, nie mam pojęcia, zginęła, moi drodzy, zabił się sam własnym pociskiem, no paś w artylerii, wiadomo, że no można się zabić, jeśli jesteśmy zbyt blisko wybuchu, dziwne. STRV się od nas odbija, choć wyjechaliśmy bokiem, dajemy mu pechę w dolną płytę za 600 z tym kalibrem, przebijamy go gładko i jest na jeden bardzo dobry strzał, ewentualnie na strzał plus taran, bo wiecie, że no bijemy po te 600, więc trzeba będzie tutaj i tak mieć jeszcze kapkę szczęścia. Czy on nas przebije? Odbija się na szczęście, gra bez golda, Arta pudłuje, mamy go na strzał. Oczywiście fajnie byłoby, wiecie co zrobić, nie ponieść strat, bo teraz jesteśmy na dwa strzały dla Lewandowskiego. Jak on nas przebije, to będziemy na hita. STRV spiernicza, chyba się boi nas i dobrze robi, że spiernicza, ale i tak mu się nie udało uciec za późno. Zareagował i zostajemy sami na trzech. Oczywiście jest źle, ale plusem jest to, że Arta nie ma nas raczej na strzał. Lewandowski też nas na strzał raczej nie ma. No i Godzilla, no to ma, ale Godzilla to każdego ma na strzał, jak będzie chciała. Co możemy zrobić? Słuchajcie, możemy ustawić się za wrakiem. To jest całkiem sprytne, no ale wciąż wystaje nam garnek. I pamiętajcie o tym, robienie Sidescrapa Type 5 Heavy to nie jest za dobry plan, więc też oczywiście Sidescrapa bym nie robił. Wyjeżdża Lewandowski, daliśmy mu pechę za 600. On, pamiętajcie, można nas raz trafić i nie będzie tragedii. Arta spudłowała, więc teraz oczywiście mamy komfort przez najbliższe sekundy. Lewandowski z golda, ale się odbija. Chyba lekki paś. Nie wie, jak przebijać Type'a. No i my tutaj, zobaczcie, widzimy go, ale słabo. Bohater bardziej boi się Godzilli. Mógłby już tego Lewandowskiego trafić, ale pocisk przytrzymał. Teraz rykoszet od wieży, od chyba garnka. No to było, wiecie, średnio skubione i teraz dostajemy za zero. To jest bardzo ważny moment znowu. Arta nas tu raczej nie trafi, ale wiadomo, bardziej martwiłoby mnie to przebicie. Teraz Godzilla ma pechę, czy nas trafi? Mierzy. Chce nas objechać, gość jest mądry, ale spudłował. I teraz taranujemy go za 100, Lewandowski mierzy. Pamiętajcie, on jest na goldzie, odbija się od nas trzeci już raz. Gość naprawdę nie ogarnia tym Lewandowskim, jak rozwalać Type'a. I teraz staranujemy go, będzie ciężko. Pamiętajcie, on jest na 3 strzały, więc wciąż powinien z nami na luzie wygrać. Mierzy, pojawiamy się teraz dla niego troszeczkę skontowani, czy nas przebije? Powinien pod tym kątem, znowu się dinga. To jest albo ustawka, albo ja nie wiem, co to jest, kurde. Mój Type niestety tak nie odbija. Bohater ma go na 2 strzały, Lewandowski wciąż może to jeszcze wygrać. Arta raczej tutaj nie trafi. Dostał w dolną płytę za 500 i dostajemy chyba po wieży za 776. To bardzo komplikuje sytuację, bo Arta ma nas na hita odłamkami, ale pierwszy przeduje, mamy go tyłem, weszło! I teraz Arta, czy tutaj wrzuci pocisk? To jest cegiecek, więc ja bym go nie lekceważył. Popatrzmy na to z góry. Czy on tutaj strzeli? Czy on będzie próbował w ogóle trafić nas na przykład na ślepo? Często tak karciarze robią, pamiętajcie, aby w takich sytuacjach, jak robicie wyciąg, poczekać chwilkę dłużej za skałką, za budynkiem, za czymkolwiek. Arta chyba już nie strzeli, więc teraz pytanie jest tylko jedno. Gdzie ona jest? Minęło kilka dobrych minut, bohater artylerii niestety nie widział, powoli dojeżdża do bazy wroga, ale pamiętajcie, jak wyjedziemy, a on tam stoi w krzakach, to jest GG, na pewno nas trafi za 88. Czasu na skapowanie też nie ma, więc mierzymy na ślepo w krzaki, bohater próbuje szczęścia i trafia w ostatnich 50 sekundach Artę na ślepo, na strzał i wygrywa bitwę. Najpierw porobił tego Lewandowskiego, porobił Godzillę, a teraz jeszcze Artę w ostatnich sekundach na ślepo, bo przeczuł, że tam gdzieś może jest. Dla mnie ogromny podziw, bo tutaj trzeba było mieć wiedzę, ale też taką smykałkę, gdzie on będzie? No wyczuł idealnie artylerzystę, także dla mnie giga szacun. No i tak mówię, no druga bitwa była bardziej skillowa.
Oczywiście mieliśmy szczęście z tym Lewandowskim, który fatalnie mierzył, ale bohater był świetnie ustawiony nawet takim bydlakiem jak Type 5 Heavy, więc dla mnie giga gratulacje dla niego. Napiszcie, moi drodzy, czy macie Type 5 Heavy, czy może go sprzedaliście już dawno temu i które działo wam się bardziej podobało, to pierwsze 150 czy to drugie 140 mm. To tyle ode mnie, życzę wam miłego dnia, do zobaczenia, piąteczka, cześć!